Dzień doberek. I oto jest ten dzień. Przypomniała mi się piosenka z Komunii Świętej. Ale nie będziemy jej tutaj cytować, bo nie każdy lubi. No i nie wypada. No to więc... Ale każdy chyba pamięta, oto jest dzień, w którym będziemy dzisiaj razem sprzątać. Tak jest, więc Bogusia, do ciebie apel tam. Ty już się szykuj, dzisiaj wielkie sprzątanie, jedziemy razem, nie ma że boli i koniec. Ale spokojnie, odłóż tą ścierkę, najpierw się napijemy kawczana, o tak. Mam ciepłego, jeszcze z piękną kremą, nie zdążyła opaść. No i dzisiaj w ramach śniadania, takiego trochę przymuszonego, bo nie mam w ogóle ochoty, ale zjem, bo roboty dużo, rogaliczek. Rogaliczek, do którego ostatnio polecam, w ogóle bardzo fajne połączenie. Miałem przyjemność, że tak powiem, spróbować dzięki swojej kumpeli, bo mi je obdarowała ostatnio serkiem Monte. I powiem tak, serek Monte plus taki rogalik bez żadnego nadzienia, czysty, po prostu tam wiecie, maślany. No połączenie, powiem tak, na bogato. Bardzo przyjemnie, naprawdę. Warto spróbować, powiem tak. Jak ktoś lubi serek Monte i rogalika, no to z takiego połączenia na pewno będzie zadowolony. Mi odpowiadało bardzo. Powiem tak, nawet dzisiaj mam bardzo ochotkę na taki zestaw śniadaniowy. Ale powiem tylko tyle. Nie chcę mi się iść do sklepu po serek. No nie mam żadnych zakupów, ale też nie chcę mi się jechać. Może jutro pójdę na te zakupy czy cokolwiek. No zobaczę. Nie, bez jakiejś tam, wiecie, spiny, awantury. Nie pali się, no trudno, zjem na sucho. Ewentualnie z dżemem. Bo mówię, no zjadłbym, ale trzeba iść do sklepu. Szkoda mi czasu. Robota czeka. Samo się nie zrobi. Samo się nie zrobi. A propos roboty, dzisiaj jeszcze na żadne komentarze nie odpisywałem. Bo nie. Ale tutaj mnie Lucyna fajnie napisała. Kamil, gdybyś mieszkał z kilkoma bałaganiarzami, to chyba byłoby już po twoim zdrowiu psychicznym. Lucynko, powiem ci tak stricte. Nie wiem, czy po moim zdrowiu psychicznym, czy te osoby by wytrzymały ze mną pod jednym dachem. Zaraz to ich bałaganiarstwo byłoby naprostowane i by się obeszło bez prostamol uno. Więc tak to mogłoby pójść w drugą stronę, no. No, także tak to... Sorry za chrypę, coś mi gardło w ogóle drapie. Nie wiem, czy nie od klima, ale... Najgorsza to jest klima w samochodzie. Ja sobie wczoraj przed pracą zrobiłem taką troszeczkę dłuższą przejażdżkę, bo ja czasem lubię... Ja w ogóle lubię jeździć samochodem, więc no gdzieś tam sobie czasem troszeczkę dalej jadę. No i wiecie, klimatyzacja w samochodzie jest o tyle... trochę taka niebezpieczna w pewnych sytuacjach, bo no niby je odpalasz, jest komfortowo, wszystko pięknie, ładnie, ale jak są źle poustawione nawiewy i tak nawiewa ci tu gdzieś w okolicach szyi, to potem się odczuwa, nie? Wiem, że na przykład niektórzy w ogóle nie mogą na uszy tego nawiewu, w sensie gdzieś tak na wysokość tutaj głowy, twarzy, uszu właśnie, bo mają zapalenie potem ucha czy coś. Więc no ja tak nie mam. Jak jest tak jeszcze stricte niemocno gorąco, to sobie lubię otworzyć okno od strony pasażera. Wiecie, świeży wiaterek, powietrze wpada i też jest przyjemnie. No ale jak jest taki upał, no to już wiadomo, że klimę odpalasz. No i tak wczoraj pojeździłem, to powiem tutaj szczerze, że... No nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Że to przejściowa sytuacja, żeby nie było. No, ale dobrze. No, a dzisiaj ciepło. Ciepło. 23 stopnie, nie ma wiaterku, ale naprawdę jest bardzo przyjemnie. Dzisiaj jest taka pogoda, ja bym powiedział, jak po weryfikacji na własnej skórze oczywiście, bo na balkonie byłem, no to spacerowa, typ jakiś rynek w Krakowie, albo ewentualnie jakieś góry, albo nie wiem, inne zwiedzanie. No taka, wiecie, naprawdę jest przyjemna. Nie jest słońce, ale nie takie ostre, nie parzy, jest ciepło, jest przyjemnie, nie ma wiatru. Nawet na plaży posiedzieć dzisiaj to tak komfortowo. No bym powiedział. Wprost. Tak? Tak. Dobra. To ja idę, biorę się za robotkę. Bo nie ma, że boli. Wy oczywiście dzisiaj ze mną jesteście. Musimy się mobilizować. Nie wszyscy lubią, ale większa część jednak, tak? Więc mobilizujmy się. Tak, niech będzie. Więc ja idę szykować swój cały armagedon od szmatek, płynów i całą resztę. I oczywiście... zaczynamy działać. Oczywiście
prawie w większości części sprzątania towarzyszy mi zawsze Kawczar, więc on tutaj ze mną jest, więc go przedstawiam jako oczywiście jednego z głównych elementów sprzątania. I oczywiście nadmienię, że tam otwarte jest okno, więc wszystko słyszycie, ale już nie chce mi się zamykać. Jeszcze póki nie ma jakiegoś tam żaru z nieba, to mam pootwierane wszystko i wietrze. I póki mi oczywiście roboty tutaj nie działają, które wczoraj zrobiły mi ajajaj, więc wiadomo, o co chodzi. Więc kawczanu odstawiamy. No i lecimy z tematem. Oczywiście większość ludzi zna już te patenty moje tutaj, ale też się pojawiają nowe osoby i wiecie, warto jest jednak przekazywać wiedzę, no to więc lecimy. Umie standardowo dwie szmatki. Muszą być. A już tłumaczę. Jedna oczywiście do prąta. Prąto. To jest ta biedronkowa, akurat u mnie leci ta pianka i powiem tak. Ona jest naprawdę spoko, robi robotę, jest tania. Jedynym problemem, jak ktoś nie zna tego produktu, a chciałby wypróbować, to to, że jak rozbryzgujesz po, powiedzmy, blacie roboczym, no to to wszędzie się rozbryzguje, dosłownie wszędzie. Ja kiedyś odwaliłem manianem, gdzieś tam na komodzie psikałem, cały telewizor obryzgany, potem to zmywać, no dajcie spokój. Więc tak jak mam komodę z telewizorem, to po prostu biorę bezpośrednio na ściereczkę i dopiero wycieram mnie i to naprawdę działa, nic się nie dzieje, elegantikos. Więc jak ja już umyję z tego, powiedzmy, takiego bieżącego brudu tym prątem, no to potem zabieram się za drugą szmatkę i jadę z plakiem. Oczywiście plak nie leci za każdym razem sprzątania, bo czasem jest tak, że naprawdę lecę na mega szybko, aby tylko zrobić, bo trzeba, albo mam taki dzień, że po prostu, wiecie, jedna noga idzie do przodu, a druga się ciągnie, bo już nie może, wiesz, tak mi się nie chce. No są takie sytuacje, ja się przyznaję. Ale no dzisiaj z racji, że w tamtym tygodniu prąta nie było, plaka nie było, no to więc w tym musi być. Więc będzie. To jest plak zwykły samochodowy. Oczywiście zdziwienie duże. Zdziwienie duże, co plak robi na meblach. Powiem tak, ja ten patent podłapałem, też się go sam nie wyłapałem, tylko od kogoś nauczyłem. I powiem tak, błyszczą się meble, to jest raz. Naprawdę, robią efekt wow. Jak mamy na przykład takie, jakie mam lakierowane fronty od komody, no to powiem tak, no bajlando, one się po prostu ładnie świecą, jakby dopiero co z, wiecie, ze zmeblowego przyjechało to wszystko, nie? Więc naprawdę fajnie. No oczywiście plastiku w tym nie wycieram, bo na plastikach się marzę, ale tak jak stół i wszystko, no po prostu pięknie się świeci, krzesełka się świecą, plus dla mnie oczywiście piękny zapach wanilii. No ale oczywiście plak ma różne zapachy, tam morski, truskawkowy, chyba jeszcze jakiś, więc każdy może tam ewentualnie pod siebie, pod swoje predyspozycje wybrać odpowiedni zapach. Czemu by nie? I tutaj od razu muszę poinformować, bo to jest też... kiedyś poleciłem ten patent i oczywiście o tym nie powiedziałem i moja subskrybentka napisała, żeby się przejechała. Tak, przejechałaby się. Plak ma to do siebie, że jeżeli rozbryzgujemy go na przykład tak, jak ja mam tutaj stół, na którym stoicie, i on gdzieś tam będzie się odbijał od tego stołu, będzie opadał na podłogę, to potem na tej podłodze się robi ślizgą. Dlatego trzeba uważać. Mi to nie przeszkadza, ja z tym sobie radzę. To też nic złego nie robi. Jak, nie wiem, chcesz umyć podłogę, to to się nie marzy. Naprawdę, nic się złego nie dzieje. Wszystko jest okej. Tylko po prostu jest ślizgo i jak ktoś jeździ stricte na przykład w skarpetkach po chałupie, no to powiem tak. Przejazd jest murowany. Więc ostrożnie z tym. No i oczywiście standardowo już resztka mojego płynu, właśnie dlatego ja muszę na te zakupy. Tak borykałem się z myślami, żeby dzisiaj, ale nie, w dupie mam, nie jadę na żadne zakupy, bo wolę się skupić na sprzątaniu. Ja sobie potem posprzątam, może jak zdążę, no to ruszę na te zakupy, ale jak zdążę. Jak nie zdążę, no to się mówi trudno i bajlando, tak? Więc żeby nie było. No i dobra, no i ręcznik papierowy do telewizora, do szafy, bo ona jest taka, wiecie, jakby szklana połyskowa, więc to wszystko trzeba mieć. Więc dobra, dziubaski, bierzemy się za robotę. Pijemy kawczana i widzimy się w trakcie roboty.
powiem krótko o tych kapsułkach Persil, bo tak jakby nie było, cały czas testuję to jedno opakowanie, ale zobaczcie, jedna kapsułka tak się pieli. Akurat lecą ręczniki, ale zobaczcie, ile piany. Naprawdę, jakby nie było, mają swoją moc, więc szczerze, jak będzie udawało mi się je kupować w dobrej promocji, myślę, że będę do nich wracać. Znaczy, o, tu było, wiecie. Znaczy, na pewno będę wracać, bo ładnie pachną, robią robotę. No i co mogę powiedzieć, no. Jedna kapsułka, jedno pranie. I git. Dobra, teraz będę się brał za łazienkę. I tutaj chcę wykończyć, bo tak słabo mi średnio idzie ten produkt. To jest Mr. Magic, czy jak on tam się zwie, z Biedronki. Też jest tani, robi robotę. To nie jest tak, że on nie sprząta, ale ma nieprzyjemny zapach. Taki, no nie wiem, jakby to powiedzieć. Taki, no nie podoba mi się to. Więc męczę, ale wykończę i wiecie, będę miał czyste sumienie. Ale ogólnie rzecz biorąc sprząta. Tu jakby co ma zrobić, to robi po prostu. Powiem tak. Tragedii tutaj wielkiej nie ma. Kurczę, cały czas łzawię, bo byłem teraz chwilę na dworze, bo tak sobie po mieszkaniu latam i tak czuję spaleniznę, taką wiecie, spalonego, nie wiem, kotleta, ziemniaku, wiecie, jak czasem się w garnku zostawiło, nie? No i smród niesamowity. Wyszedłem na klatkę, mówię, no kurczę, śmierdzi, nie? Mówię, dobra, ale nie ma to robić niepotrzebnej paniki. Wyjrzałem przez okno w kuchni i z klatki obok, z jednego z mieszkań, ten dym szedł, taki naprawdę konkretny. Wie, kurde, tak powyglądałem jeszcze raz, nie, no leci, nie? Zszedłem na dół, ale już nic nie było widać. Za to słońce daje takiego czadu, że no ja to jak wyjdę na słońce, to zaraz po prostu łzawię, nie? Tak bez okularów przeciwsłonecznych, to jest bonanza. Więc teraz tak powiem na płacząco. Płaczę, bo muszę sprzątać. No, więc żeby nie było. Więc tak, no to ja biorę się tutaj za cały ambarans, ogarniam. No to już czas goni. Nie ma, że boli. Sam się nie zawinął. Dobra, działam. Znowu wpadłem w wir roboty i zapomniałem się do was odezwać, no po prostu majdan. Już jest mopowanko, także ostatni etap roboty. Tak, ja zawsze mycie i odkurzanie podłóg zostawiam na ostatnie, więc kończymy. Kończymy zaraz tę robotę, patrzę na zegarek, już czas najwyższy, zresztą kończyć. Trochę jeszcze się zrelaksować przed pracą i potem wiadomo, do boju, nie? Dobra, dalej latam na tej miotle. No słuchaj, da jaka sytuacja. Sprzątam sobie, ogarniam, widzisz, już ostatni etap, że tak powiem, mycia podłóg, no i pięknie, bailando, nie? Wchodzę do kuchni, takie słyszę, ty, a ja takie, co? Kto? Po co? Na co? Patrzę się na blat, a tam nadal, od rana, oczekuje pan rogalik i tak, ty, miałeś mnie zjeść. Ja tak, no miałem i zapomniałem. No, jak ja wpadnę w wir roboty, no to się o żarciu zapomina. Więc zobacz, ta jest. Już go rozciąłem, dałem mu tam Jimmyku, żeby nie było tak na sucho. Więc no, to teraz dopiero zjem. Zjem, zrobiłem sobie kawkę. O, proszę bardzo. I zobaczymy, co tam się ciekawego w moich notesach. Światowy Dzień Czekolady. O, no słuchajcie, no to przecież trzeba świętować. To, co robisz dziś, nawet w mikroskali, przełoży się na jakość twojego życia ze zdwojoną siłą. No super. Jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy. Żeby nie było. No i tak to wam powiem. I że tak powiem, przed południe, przed pracą minęło, jak zbicza strzelił. Zrobiłem, co miałem zrobić, więc jestem zadowolony. Na jutro mi zostało tak naprawdę chyba tylko prasowanko i ewentualnie zakupy, no bo jednak już dzisiaj nie wyruszę na zakupy, jednak odpada siła wyższa. Ale to nie zmienia faktu, że spokojnie jutro przed pracą też mogę iść na zakupy, zwłaszcza, że jutro nie będę miał takiego poranka jak dzisiaj, nie? Że taki, wiecie, na roboty, nie? No. Ale za to, jak się w piątek wszystko zrobi, to weekendik ma się spokojny. Można być dumnym.
Dobra, dziobaski. No cóż, no ja się dziś już ciepło żegnam. Standardowo przypominam, proszę o apeczce, będzie mi bardzo miło. Cóż, pewnie się widzimy jutro. Jak nie jutro, to pojutrze. Spokojnie, nic w przyrodzie nie ginie. Na spokojnie. Trzymajcie się, uciekam. Pa.